Cześć, witajcie, z tej strony Ekspert i zapraszam Was na kolejny odcinek Expert Game Broadcast, w którym omówię odcinek 617 teleturnieju Milionerzy, który został wyemitowany 23 marca 2023 roku. W tym odcinku grę kontynuowała Klaudia Rymut od pytania 8 za 75 tysięcy złotych i zarówno na pytanie 8, jak i 9 poprawną odpowiedzią była odpowiedź A. Problemów przyniosło pytanie za ćwierć miliona złotych, na którym uczestniczka użyła kolejnego koła ratunkowego, czyli telefon do przyjaciela, który wskazał odpowiedzi C i D i uczestniczka wybrała odpowiedź C, która okazała się poprawna. Na pytaniu za pół miliona złotych uczestniczka użyła ostatniego koła, czyli pytanie do publiczności. Głosy rozłożyły się w ten sposób, że na A zagłosowało 13% publiczności, na B 31%, na C 39%, a na D 17%. Uczestniczka poszła za głosem publiczności i wybrała odpowiedź C. Jednak ta odpowiedź okazała się błędna, a poprawną odpowiedzią była odpowiedź B. Klaudia Rymut zakończyła swoją grę z kwotą 40 tysięcy złotych i równocześnie zakończył się czas na odcinek. Statystycznie odpowiedź A była poprawna 2 razy, odpowiedzi B i C tylko raz, natomiast odpowiedź D ani razu. Tylko telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności zostały użyte tylko raz, natomiast pół na pół ani razu.